Witam, Piotr Kiewra. Jesteś dzisiaj ze mną na pięknej łące wokół Puszcza Rzepińska, wokół piękne lasy. Jesteśmy nad rzeką Ilanką. Nie wiem, czy słyszysz ten śpiew skowronków, ten szum trawy. No, naprawdę jest to piękne miejsce i na dodatek jest to miejsce, w którym się świetnie odpoczywa, a szczególnie wtedy, kiedy no, nas ludzi dosięgają takie nieprzyjemne rzeczy jak stresy codziennego dnia. W takim miejscu jak tutaj te stresy ulatują. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale ja często tego doświadczam. Chciałem dzisiaj właśnie ci powiedzieć trochę o stresach, ponieważ stres jest to twój największy wróg. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale tak naprawdę od stresów cierpi twoje zdrowie, cierpi twój umysł, cierpią twoje relacje z ludźmi. Być może nie osiągasz wielu rzeczy, które chciałbyś osiągnąć, nie realizujesz swoich marzeń. To wszystko jest stres. I stres to inaczej problemy, to inaczej zamartwianie się. To wszystko ma wpływ na zdrowie. To się przekłada, stres przekłada się, te biochemiczne zmiany, które idą za stresem, przekładają się na rzeczy, które się dzieją wewnątrz organizmu, rzeczy, które się dzieją w komórkach. Jednocześnie przekłada się to na zdrowie całego organizmu, na całość. Jeżeli nie radzisz sobie ze stresem, stajesz się wtedy swoim wrogiem. Nie dość, że stres jest twoim wrogiem, to sam stajesz się swoim wrogiem. W związku z tym musisz się nauczyć żyć ze stresem, musisz się nauczyć wykorzystywać stres do swoich celów, musisz się nauczyć minimalizować stres w codziennym życiu, musisz się nauczyć minimalizować jego negatywne skutki. W jaki sposób to zrobić? No, na pewno nie jest to łatwe. W sumie nikt nie jest z nas wolny od stresu. Gdybyśmy mieli tak naprawdę poszukać ludzi, którzy problemów nie mają, to znaleźlibyśmy ich tylko na cmentarzu. Tak naprawdę jest. Wszyscy ludzie mają swoje problemy, mają swoje zmartwienia, mają swoje stresy, ale jednak duża część ludzi sobie z tymi stresami w jakiś sposób radzi. W jaki sposób sobie radzą? No, poprzez odpowiednie zabiegi, poprzez odpowiedni sposób myślenia. Sposób myślenia, zmiany sposobu myślenia to jest najlepszy sposób na zmniejszenie się tego stresu, na zlikwidowanie jego negatywnych skutków, na zmniejszenie jego wpływu na nasze zdrowie. Właśnie tym się ludzie między sobą różnią. Umiejętnością radzenia sobie ze stresem, a to zależy od naszego sposobu myślenia. Słyszałeś pewnie o tym, o pozytywnym myśleniu. Jest to jeden właśnie z tych specjalnych sposobów myślenia, które wpływają na to, by tych stresów przeżywać jak najmniej. Najwięksi ludzie, okazuje się, gdybyśmy tak zbadali, gdy przejrzymy sobie biografię największych ludzi, okazuje się, że każdy z nich miał swoje problemy. I okazuje się, że ci najwięksi ludzie, te wielkie autorytety, które dzisiaj podziwiamy, ty być może też podziwiasz, masz swoich jakichś wybranych, radzili sobie ze stresem bardzo dobrze. Nauczyli się sobie z nim radzić. Być może były takie momenty w ich życiu, kiedy mieli z tym problem, ale nauczyli się z nim sobie radzić. I okazuje się jeszcze jedna rzecz, że ci ludzie tych problemów nie unikali. Starali się je rozwiązywać. I to jest właśnie ta cała tajemnica. Jeżeli mamy przed sobą problem, a na pewno jego mamy, to pierwsza taka podstawowa rada to jest to, żebyśmy się nauczyli sobie z nim radzić, rozwiązując ten problem, a nie cały czas stojąc przed nim i podziwiając, czy widząc jego ogrom. Ludzie, którzy widzą ogrom problemów i nie rozwiązują tych problemów, cały czas przed nimi są. W związku z tym trzeba się nauczyć te problemy rozwiązywać. W jaki sposób to zrobić? No jest kilka na to sposobów. Czyli musimy myśleć o rozwiązaniu, a nie myśleć o problemie. To jest raz. W jaki sposób to zrobić? Stawiać sobie odpowiednie pytania.
nasze myślenie to jest stawianie sobie odpowiednich pytań. Jeżeli stawiamy złe pytania, dostajemy złe odpowiedzi. Jeżeli stawiamy sobie dobre pytania, pytania, które nas prowadzą do rozwiązań, te nasze problemy zostają zmniejszone albo zlikwidowane. Wniosek stąd, stawiajmy sobie odpowiednie pytania. Często jest tak w naszym życiu, że w momencie, kiedy stajemy przed problemem, to pytamy się, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego to mnie dotyczy, dlaczego inni mają więcej szczęścia. Okazuje się, że inni mieli to samo. Tylko tyle, że zadali sobie pytanie. Zamiast dlaczego ja, to w jaki sposób mogę ten problem rozwiązać. To jest podstawa. To jest wyjście. Kolejna rzecz. Proś o pomoc. Są ludzie, którzy potrafią Ci pomóc w Twoich problemach. Są też, wiesz o tym, być może jesteś taką osobą, która z tej pomocy korzysta. Proś siłę wyższą, proś Boga, pomódl się. Być może tego nie robisz, być może z tego powodu są Twoje problemy. Czyli ważne są tutaj też takie rzeczy jak wiara. Ludzie, którzy tą wiarę mają dużą, którzy korzystają, wierzą, którzy rozwiązują w ten sposób swoje problemy, mają ich mniej. Kolejna rzecz to wytrwałość. Wielu ludzi się poddaje po pierwszych niepowodzeniach. Nawet jeżeli była pozytywna decyzja, to często się poddają, nie poczekają na rozwiązania, na ukończenie się pewnej drogi. W związku z tym bądź wytrwały w swojej drodze. Nie myśl w ten sposób, że każdy problem, każda trudność, jaka Ci się pojawi na drodze, ulegnie rozwiązaniu momentalnie, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki. Musisz często poczekać, musisz się postarać, musisz działać. To często jest długi proces, ale jeżeli tego nie zrozumiesz, jeżeli się Ty tą wytrwałością nie wykażesz, no to też będzie problem. No i sposób, który bardzo często Ci zalecam w moich felietonach, w innych filmikach na temat zdrowego stylu życia, ruch. Ruch bardzo pomaga, szczególnie w likwidowaniu negatywnych skutków stresu. To już Ci mówiłem, w takim razie stosuj ten ruch, znajdź sobie na to czas, przynajmniej 3 razy w tygodniu i jeżeli doraźnie również potrzebujesz rozładowania napięcia powstałego gdzieś tam w wyniku jakichś problemów czy w pracy, to staraj się od razu na bieżąco ten stres rozładować, choćby jakąś taką nawet minimalną dawką ruchu. To tyle na tą chwilę. I jeszcze jedna rzecz. Szukaj właśnie takich miejsc jak to, spokojnych, cichych, gdzie słychać szum wiatru, gdzie słychać śpiew ptaków. To jest jeden z moich sposobów na to, żeby swoje stresy rozładowywać. Mam tak samo jak Ty, ale znajduję w takich miejscach jak to, poprzez ruch, poprzez pobyt w takim miejscu, znajduję spokój, znajduję ciszę, znajduję oddalenie się od tych problemów, które nas otaczają. Do następnego razu. Z Klubu Zdrowego Stylu Życia mówił Piotr Kiewra. Hej!